czy to prawda, że nienawidzisz rock'n'rolla, albo wiesz, z poprzedniej dekady pytanie, a czy czasami płaczesz? Wiesz, to są takie zawsze pytania, które są po prostu mówiąc krótko absurdalne, nie? Znaczy, ale wiesz, z drugiej strony mam świadomość tego, że no nie jestem też z natury jakimś tam chamskim człowiekiem, że jeżeli ktoś już prosi o ten wywiad, no to generalnie staram się być dostępny, no bo to też jest jakby część całej sytuacji, no gdyby media są, wiesz, wkomponowane bardzo we współczesny świat. Oczywiście nie używam ich wtedy, kiedy naprawdę coś robimy, wydajemy płytę, no bo tak to staram się unikać, tak bez sensu chodzić i opowiadać o tym, wiesz, że na przykład zupę ugotowałem, nie? Ja w ogóle przyjmuję to, co mi los daje, to wiesz, pretensja, po prostu wcale nie znaczy, że kto powiedział, że ma być cały czas happy, wiesz, że ma być, chociaż generalnie, wiesz, prywatnie jestem człowiekiem szczęśliwym, robię to, co lubię, ale wolę, nie wiem, w ogóle płyty z pewnym problemem, filmy z pewnym problemem, taki przekaz mnie, wiesz co, w złotą rybkę się też nie zamienię, bo nie ma takiej kwestii, wiesz, świat nigdy nie będzie, wiesz, mega sprawiedliwy i nie będzie, wiesz, w ogóle totalnie bajkowy. Po prostu świat jest, wiesz, bardziej, coraz bardziej jest, wiesz, hejt niż love, nie? Niestety. Chociaż słowo love jest piękne i nie powiem ci, bo nie, znaczy, nie mam w ogóle mentalu złotej rybki. Wiesz, dla mnie to każdy kolor ma jakiś urok, no. Wiesz, po prostu przyjmuję to tak, jak jest, jak widzę i nie mam na to wpływu, wiesz. Mam świadomość również, że wiesz, rock and roll nie ma takiej siły sprawczej, żeby zmienił świat, jak chociażby miał w latach 60., wiesz. Także wiesz, zostało nam granie fajnych kawałków gitarowych z jakimś przekazem i ta biologia, energia, która płynie z prostych akordów. I to jest to, wiesz, generalnie to jest moje podwórko, no z tego wyszedłem. Staram się iść drogą, którą gdzieś tam wyznaczyliśmy sobie jako band. Proste. Pasja i praca, to najlepsze połączenie. Znaczy wiesz, no, do końca nie jest to do końca praca, bo gdyby była tylko wyłącznie praca, to bym nie miał takiej sytuacji, że czasami wiesz, no nie wiem, no na scenie się po prostu zapominam, wiesz, łamię statywy, nie kontroluję się. Jestem oczywiście rutyniarzem, bo tyle lat robię, prawie ćwierć wieku, a z drugiej strony gdzieś tam ta energia gówniarska wychodzi, wiesz, bokiem i różne rzeczy się dzieją na scenie. Po prostu niekontrolowane. To jest spoko. Praca i pasja, tak. Żadną 50-50 w zasadzie. A powiedz, czy na pewno masz taką świadomość? Wiesz, każdy koncert, kurde, to jest koncert inny jest, no wiesz, mam świadomość, że gram dla ludzi, przecież jakbym był takim egoistą, to wiesz, no po prostu nie wszystkie piosenki lubię, no. Na przykład utwór King bardzo go nie lubię grać, chociaż, ale wiem, że po prostu lubię go czasami w radiu gdzieś posłuchać w wersji studyjnej, ale ludzie go, wiesz, to tak jak ja na przykład, jak wiesz, nie wiem, 6 razy już w życiu widziałem Rolling Stones i wiesz, gdybym poszedł teraz, pójdę 7 i nie zagraliby paru numerów, to tak wiesz, znaczy wiem, że gra się po prostu dla ludzi, nie? Czasami coś czuję, czasami po prostu jestem jak maszyna, także różnie bywa, znaczy to nie jest tak, że w ogóle wiesz, a czasami są takie koncerty, nie będę kłamał, że odliczam po prostu minuty, no. No normalnie mi się nie chce, no. No takie są fakty. Kiedy po prostu jest ich 30, 40 dzień codziennie, wiesz. Ale generalnie w mniejszości to jest. Po prostu, bo to przecież, kurczę, sam chciałem być tym, kim jestem. O co chodzi, no? Natomiast, wiesz, no, piosenek jest dużo. Mamy w repertuarze z 50-60 kawałków. Sam nawet nie wiem, które dzisiaj zagramy, bo po prostu oczywiście jest jakiś program, ale to się może zmienić, nie? Po prostu zależy od nastroju, no. Ale te piosenki stare, na przykład taki kawałek Liceum, z którym się już nie identyfikuję, bo jak się mogę identyfikować, jak mam już 42 lata, ale go lubię grać, bo ma taką gówniarską energię. 2 akordy, wiesz, 3 akordy. Natomiast wiesz, no Kinga na przykład nie lubię, no. Tak to różnie bywa. No na pewno bardziej, wiesz, jesteśmy lepszym zespołem technicznie. Jesteśmy, wiesz, lepiej wykonujemy to wszystko. Nie ma z kolei tych urokliwych, wiesz, mega takich, wiesz, amatorskich, super, wiesz, chropowatych pomyłek. Chociaż cały czas gramy chropowato. Każdy zespół musi przejść drogę, wiesz. To nie może być tak, że wskoczy, kurde, nagle dostanie, wiesz, jakąś palmę i wyskoczy. Takie zespoły to szybko przemijają. Trzeba się przeczołgać przez te wszystkie syfiaste kluby, wiesz, małe miejsca, nie wiem, grać dla 8 osób, tak jak nam się kiedyś zdarzyło w Budapeszcie zagrać
dla 8 osób. Po prostu. Po polsku czy po węgiersku? Nie, no po polsku, ale wiesz, international było towarzystwo. Towarzystwo było, wiesz, po prostu Holender, Rosjanin, jakiś taki odjazd, Węgierka i Polacy. Myśleliśmy, że to jest obsługa techniczna klubu, wiesz. Nie, to po prostu. Ale wiesz, takie rzeczy kształcą, nie? Bo grasz potem dla 400 tysięcy osób na takim Woodstock, to już jesteś zahartowany, bo grałeś dla bardzo różnej sytuacji, no. Wiesz co, trudno mi to porównać, bo zespół zaczynał w stanie wojennym. Właściwie gra 25 lat tak naprawdę. W grudniu minie 25 lat. Po prostu to są trzy, wiesz, dekada jedna, dekada druga, teraz jest trzecia dekada. I po prostu każdy z tych czasów miał inny kolor, nie? Także my byliśmy wtedy też fajnym zespołem, ale no, teraz jesteśmy innym zespołem. No. Nie przebywamy ze sobą tak dużo czasu jak kiedyś, wiesz, nie balangujemy ze sobą, choć czasami się wręcz nie lubimy, jak takie długoletnie małżeństwo, które się boksuje. Ale na scenie jesteśmy razem, wiesz. Nie sądzę, żeby goście z YouTube chodzili razem na balangi, wiesz, po prostu nie wierzę w to. Bo za starzy są na to, wiesz, tak samo i my, no. W porównaniu oczywiście na polskie warunki, bo YouTube jest bendem światowym, a my jesteśmy bendem lokalnym, nie? Także wiesz. Ale jakbym miał być bendem światowym, to bym chyba zwariował, wiesz, po prostu. Jednak trzeba mieć trochę luzu, no, dla siebie. Uwaga, uwaga, specjalnie dla Ultra TV rozmawiamy z Andrzejem Kasztanem, sobowtórem Monika Staszczyka. Powiedz Andrzeju, jak długo trwał casting, zanim wyłoniono cię na idealnego zastępcę Monika Staszczyka do wywiadów? No cieszę się, nie wiem, czy tak se plenię jak on, ale w porze, no. Ponoć na komisja właśnie kwalifikacyjna powiedziała, że masz świetną dykcję i będziesz musiał popracować nad lekkim, takim charakterystycznym, zawadziackim seplenionkiem. Ale każdy chce być teraz w telewizji, wiesz. Także po prostu super, no będę wiesz, Muńkiem, nie? Staszczykiem. Będę w telewizji, myślę, że moje notowania wzrosną na podwórku. A co Muńek kazał ci mówić takim wścibskim dziennikarzom jak ja? Coś tam pod nosem seplenił, nie? Nie wiem w ogóle. Chyba pijany był. Rozumiem. Wiem, że spędziłeś wiele dni, wiele tygodni na specjalnym zgrupowaniu Muńko-Staszczykowym, żeby się dokładnie wcielać jego rolę. Powiedz, jaki jest Muńek poza sceną? No taki niby koleżeński, coś tam z nami pogadał, ale dużo nas było, tych Muńków. Cieszę się, że wygrałem, nie? W ogóle generalnie. W porze, no taki udaje w porze faceta, a może wcale nie jest, nie wiem. Tak udaje takiego kumpla, nie? Może tak dla potrzeb TV po prostu. Ale ja się cieszę, że wygrałem. Pozdrawiam wszystkich. Andrzej Kasztan. Słuchaj, Andrzeju, jeszcze na zakończenie. Powiedz mi, czy także korzystasz z uroków życia bycia Muńkiem Staszczykiem? Bo wiemy, że wywiady to ciężki obowiązek. Śpiewanie z playbacku na koncertach to też nie lada sztuka. A jak jest, powiedzmy, z takim życiem backstage'owym? Masz rwanie? On jest strasznym leniuchem. Nie chce mu się jeździć na koncerty. To jest zajebiste dla mnie, bo po prostu zastępuję go w wielu miejscach. No i tam raz rwanie jest, raz go nie ma, nie? Raz, wiesz, pracujemy nad tym. Dziękuję, Andrzeju, za tę sympatyczną rozmowę i życzę ci wielu lat szczęścia u boku Muńka Staszczyka. Cieszę się, że jestem w telewizji. Do widzenia. W porządku, dzięki wielkie. Dobra, na razie.